No witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy, CSGO Skins oczywiście, 5 skrzyneczek Illidiant i oczywiście 5 skrzyneczek Def na boost. Zobaczymy jak nam pójdzie w takiej bitewce. No jest to bitwa troszkę inna niż zawsze, nie ukrywam. Tak szukam kurczę troszkę nowych inspiracji, wiecie, jeśli chodzi o takie bitwy. Więc jak tam chciałbyś zarzucić jakąś bitwę, którą chciałbyś, żebym zrobił w następnym odcinku, no to daj znać oczywiście w komentarzu. Daj znać oczywiście, jak chcesz wygrać skina, sub z dzwonem oczywiście, łapa w górę pod filmem, napisz komentarze, oczywiście dąż na Discorda, bo dzisiaj albo jutro odpalę wam jakiś kolejny giveaway, więc zapraszam serdecznie. No i oczywiście, jak jesteś osobą pełnoletnią, użyj kodu Croxy na CSGO Skinsie, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście tutaj, magiczny zielony plusik. No i wpiszesz oczywiście magiczny kodzik Croxy przez 2x, który daje ci oczywiście skrzynkę na start za free i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. No i kodu oczywiście możesz używać do woli i za każdym razem dostaniesz 10% więcej. No i oczywiście skrzynkę na start za free, nowi użytkownicy dostają, tak? 900 zł, no niestety zabrakło nam no, trochę sporo do wygrania tej bitwy, ale również ci powiem, że jak z kodem Croxy oczywiście wpłacasz, no to im więcej wpłacisz, no to masz większą szansę na wygranie tutaj bardzo ładnych skinów. Generalnie bardzo dużo osób już tych wpłaciło, a te skiny dalej tu wiszą, więc no naprawdę nie wiem, czy tu się coś zepsuło, że jakby nikt tutaj nic nie wygrał tak naprawdę. No nie wiem, no szansa jest jeszcze oczywiście spora, a chciałbym, żeby te konkursy pierw zeszły, bo chcę zrobić potem na jakąś kostkę czy coś takiego, więc jak oczywiście chcecie wziąć udział i jesteście osobą pełnoletnią, no to zapraszam oczywiście do wzięcia udziału. Jak wygracie, to pokażę wam się taki właśnie prezent i od razu tego skina dostaniecie do ekwipunku, tak? Po wpłacie. No a jak nie dostaniecie takiego powiadomienia, no to znaczy, że niestety nie wygraliście. A my przechodzimy dalej na bitwy i no właśnie, co ja bym tutaj teraz, tak chciałem poszukać przeznaczenie trochę, robiąc bitwę z takich nieoczywistych dość skrzynek. No nie wiem, może tutaj bis, no bo właśnie ta anarchia, tak ostatnio mam tą anarchię tutaj, wrzucam dość często, ale może Royal jakiś na buście? Nie wiem, czy to nie będzie przesada, 7300, ale może na 3 osoby underdog? Kurczę, no nie wiem, czy zmiana tego trybu teraz się opłaci. Szczerze myślałem tutaj naprawdę, żeby zostać na tym normalnym, a tak mówię sobie, kurczę, no nie, no raz na jakiś czas chyba wypada coś zmienić, nie? Więc zobaczmy, 15 skrzynek takich leci, pierw emeczka za 108 zł, no 2 zł tutaj za dużo niestety, jeśli chcemy pierwsze miejsce dostać. No jest USP Kill Confirmed, na szczęście tylko Well Worn, bo jakby to był jakiś minimal wear, albo nie daj Boże, Factory New, no to betle by były GG, mój wariaci, 340 zł łącznie. W moim Macu, no tutaj przewaga dla nas, 31 zł, ten 5-7 kosztuje. Tutaj ten Jaguar, 300 zł Jaguar kosztuje, no potężnie. Prezentuje się cena tego skina, ale kurczę, no i właśnie, bo Rosso. I Rosso wychodzi na prowadzenie takie, kurczę, no dosyć konkretne, tym bardziej, że no właśnie, anarchia, obu nam tutaj tak naprawdę spadają rękawice, a Rosso dostaje kałacha, no za tylko 257 zł. No ale co z tego, no tutaj musi jakiś Fire Serpenta, znaczy, sorry, nie Fire Serpenta, tylko w weaponsach są chyba Case Hardenedy, chyba, tak mi się wydaje, tak, bo poznaję, bo tutaj właśnie były w tej skrzynce te fioletowe, no, krygi, tak, więc tak to łatwo poznać, że w tej skrzynce, tak ja sobie zapamiętuję, że w tej jest właśnie Case Hardened, bo w tej drugiej, brawo chyba, nie pamiętam co tam jest w sumie. Nie wiem, czy nie, nie no, hydroponika chyba nie, no ale tutaj na skrzynki Royal, no się nic już dobrego nie wydarzy, no, to jest naprawdę porażka, stary, 2000 zł, ale przynajmniej jakby, no jakbym dał tutaj bitwę normalną, to też bym przegrał, tak, więc tutaj, no, że tak powiem, gdzie bym się nie znalazł, to i tak bym tej bitwy nie wygrał, no ale szkoda, bo było tutaj sporo pęgi, bo było 17 tysięcy w tej bitwie, czyli naprawdę, no, bardzo, bardzo dużo siana, tak, 5700 zostało nam tym sposobem i za takie coś, no nie wiem, no mogę spróbować tą skrzynkę Gemstone raz sobie tutaj na farta zakręcić, ale to by musiał być naprawdę mega solidny fart, żeby tutaj zdobyć coś, co dałoby nam naprawdę solidny tutaj zastrzyk pieniężny. No ale no niestety takim czymś nie jest, no te Marble Fade też takim czymś nie będą, no ale mówi się do 3 razy sztuka, tak, a jak się mówi do 3 razy sztuka, no to ja tryb podkręcam i 3360 zł w tym momencie leci i jakby to się dokręciło do tego bajoneta, to aż tak nie bylibyśmy stratni na 1500 zł. No to nawet się normalna ta skrzynka nie zwróciła. Więc jak dzieje się coś takiego, to ja spróbuję z tymi Marble Fade'ami. Dawno nie byłem tutaj, więc zobaczmy. I pierwsze otwarcie, zaś to jest ręka Boga, stary, ręka króla, tak?
jedno otwarcie i dzień dobry, i awupa, i kosa, ale no kurczę, spróbowałbym szczerze, jak tutaj tak nam się fartnęło, no to spróbowałbym jeszcze tę jedną kosę trafić, no jest kałaszek Asimov, jest również tutaj awupa za 500, no ale my przyszliśmy tutaj po tego Huntsmana, tak? A trochę już tych skrzynek otworzyliśmy, no, na, no dobra, dostaliśmy na początku jednego, w teorii, kurczę, co za dużo, to niezdrowo, tak? Ale no nie ukrywam, że już trochę tych skrzynek otworzyłem, jakby spadła jeszcze jedna, no na przykład tutaj, to bym się nie obraził, tak? I byłoby mi bardzo miło, że jednak kolejną kosę udało się zdobyć. No i mamy, jest 1500, wydaje mi się, że to jest, no wiadomo, mogło być lepiej, tak? Ale to i tak jest fajna odkutka, dlatego zjadę sobie na skrzynkę, może niech będzie ten weapon case, no nie wiem. Coś kurczę czuję, 781 zł, że tu jakiś lightning strike może nam spaść, ale no właśnie, zostało nam ostatnie otwarcie i jest Dark Water, czy jeszcze jedno? No jeszcze jedno, tutaj niestety nic nam nie da i zostało nam 300 zł, no na jedną taką skrzynkę i tutaj niestety będzie pusto, więc dziękuję za ogląd, chociaż czekaj, czekaj, bo jest nowa opcja, że zdobywamy tokeny robiąc bitwy i możemy sobie potem kupować skiny i te oferty nam się odświeżają, a ja mam teraz, czyli to jest 600 tysięcy stary, za 600 tysięcy, czekaj, to jest 6900, to jest 6000, czekaj, to mnie nie stać na to, tak? Czy ja jestem jakiś, ej właśnie, o kurde ty, to mnie tutaj odkleiło trochę, to ja może na takie rękawiczki będę miał, znaczy, nie no, nawet na te rękawice mi braknie, ale dobra, mogę takie Ursusa chyba sobie kupić, mogę, więc kupię sobie jeszcze chyba to, bo to chyba też mogę, jeszcze nie został, patrz, to też mogę kupić, więc tego da, aha, bo to mogę po kilka kupować z jednej tej, okej, okay, no to zmienia proste rzeczy, na taką M-kę i patrz, i wydaliśmy dużo pęgi teraz, mam jeszcze 2300, to jest jeszcze suma, z której można coś tutaj podziałać i naprawdę, no, można tutaj od dna się odbić. Skrzynia Hydra w sztukach, no właśnie, cztery takie skrzynki. Dorzucamy, dorzucamy, no czemu by nie? Trzy osoby, niech to się kręci, tak? Niech to się kręci, bitwa ostateczna, final boss, jak to się mówi. No i zobaczmy, rzucamy bota raz, rzucamy bota i samu i zobaczmy, 5 skrzyniek, w tym 4 razy 3% i na koniec skrzynia 2%. Pierwsze otwarcie, nóż dla Isamu, więc no, zaczynamy. No tutaj tak naprawdę ten nóż tak się nie liczy, nie? Tutaj my przyszliśmy po AWP. Desert Hydra oczywiście, to jest tylko jeden jedyny skin, który mnie interesuje z tej bitwy. No może ten Karambit, to też by coś nam pomogło na pewno. A zobaczmy, ostatnia skrzynia 3%, czy tu jeszcze będzie jakieś uniesienie delikatne? Zobaczmy, ostatnia skrzynia i jak tu się nic nie wydarzy, no to odcinek, no, będzie niestety skończony i tak się dzieje. Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro. Kodzik Kroksy, oczywiście przypominam, bo bardzo dużo skinów na was czeka.